Rzucawka to jest jedno z najcięższych powikłań ciążowych. Charakteryzuje się pojawieniem się zdrgawek kloniczno-tonicznych u matki. Może wystąpić jak w połogu, tak i podczas ciąży. Jest to zwykle powikłanie stanu przerzucawkowego nieleczonego bądź opornego na leczenie. Aczkolwiek źródła donoszą, iż 40% przypadków to mogą nie być związane z stanem przerzucawkowym. Stanem przerzucawkowym przoduje wystąpienie nadciśnienia ciążowego, czyli ciśnienia indukowanego ciążą, które się pojawia po 20 tygodniu ciąży i ustępuje do 6 tygodni po porodzie. Czynnikami ryzyka to są choroby przewlekłe, takie jak np. cukrzyca, otyłość, przewlekłe nadciśnienie. Kobiety, które przeszły poprzednie ciąży, ciśnienie tętnicze, chorowały. Kobiety po 40 roku życia, w ciąży mnogiej. Profilaktyką tego schorzenia jest podawanie kwasu acetylosalicylowego w dawce 150 mg do 36 tygodnia ciąży, aczkolwiek profilaktykę trzeba zacząć już przed 16 tygodniem. Kobiety, które mają czynniki ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego, powinny go mierzyć według schematu 7-dniowego już w pierwszym trymestrze ciąży oraz 2-3 przed wizytą oraz 2-3 razy poza tym schematem. Natomiast od drugiego trymestru ciąży kobiety powinny mierzyć ciśnienie według schematu 2x2, czyli rano i wieczorem, w odstępie 1-2-minutowym przed posiłkiem i przed zażyciem leków. Jeżeli ciśnienie sięgnie powyżej 140/90, wtedy się zaleca rozpoczęcie leczenia, natomiast ciśnienie powyżej 160/110 już wymaga hospitalizacji. Dodatkowo możemy wspomóc sobie w niefarmakologiczny sposób, czyli jeżeli kobieta pali bądź spożywa alkohol, oczywiście odstawić, zmniejszyć spożywanie kofeiny do 200 mikrogramów na dobę. Jeżeli pacjentka uprawiała sport dotychczas, lekki lub umiarkowany, zaleca się kontynuacja. I teraz ciekawy, nie ma potrzeby zmniejszenia soli kuchennej w diecie.